Poranek Radia TOK FM. Chciałem zapytać panią o kilka rzeczy, pani rzecznik. Lubi pani prawa człowieka? Czy je lubię? Tak. Czy pani lubi prawa człowieka? Ja lubię ludzi, a prawa człowieka nie są do lubienia, tylko są do szanowania i do przestrzegania. Jeżeli pan pyta prawnika, czy prawnik lubi prawo, to każdy prawnik będzie miał pewną sekundę zastanowienia. Na pewno lubił prawo, skoro poszedł na prawo, prawda? Ale mamy do prawa jakby inne podejście. Myślę, że to dotyczy tysięcy prawników, którzy teraz przy śniadaniu słuchają mnie właśnie. Dlatego to pytam, że mam takie poczucie, że prawa człowieka to nie jest coś, co mieliśmy od zawsze, co mamy dzisiaj na stałe, tylko że to jest coś bardzo żywego, coś, co opisuje naszą zmieniającą się wrażliwość. Tak sobie myślę, że może 100 lat temu to ani nie mógłbym mówić do pani profesor, ani nikt by pani nie wybrał rzeczniczką praw obywatelskich, bo by pani po prostu nie miała praw jako kobieta, żeby w ogóle zasiadać w różnych gremiach politycznych. No, 120 lat temu pan redaktor by nie mógł brać udziału w wyborach, ponieważ samorządowych w Niemczech, bo mieli to prawo, chyba że jest pan właścicielem nieruchomości, mężczyzną żonatym i nie jest pan artystą, bo artyści uważani za margines społeczny też nie mieli takiego jestem prawa. Jestem oczywiście artystą, jestem rozwiedziony, nie posiadam żadnego majątku, fatalnie. Czyli byłbym takim samym wyrzutkiem jak każda kobieta, mogła być zamężna, posiadać majątek i nie być artystką i też by nie miała tych praw. Oczywiście, jak wiemy, w Liechtensteinie zrobiono to dosłownie 20 lat temu, ale nie bardzo rozumiem, do czego pan zmierza, chociaż czytałam to w pana felietonie, więc powtarza pan swoje tezy. Doceniam, że zdecydowała się pani przyjść po tym felietonie, bo on był dość taki agresywny. Nie, może trochę taki, ale dlatego, że ja strasznie lubię prawa człowieka. Mi się wydają one strasznie ważne i strasznie ważne wydaje mi się zabieganie o nich. I te wątpliwości, te wątpliwości, które miałem po pani wypowiedziach prasowych, głównie się skupiały na tym, że pani powiedziała, że funkcja rzeczniczki, czy funkcja rzecznika praw obywatelskich jest ustawowo wpisana apolityczność. I to jest coś, co prawdę mówiąc na mojej kompletnie łysej i ogolonej głowie sprawiało, że włosy stanęły mi dęba. Przecież prawa człowieka są z istoty swojej, z natury, kwestią polityczną. Mamy tutaj kilka warstw. Po pierwsze, dziękuję za krytyczny felieton. Krytyka zawsze dobrze robi, więc na pewno jest to po prostu burzliwy początek naszej pięknej współpracy. Po drugie, chcę powiedzieć, że troszkę straciłam na moment mowę, jeżeli pan mnie pyta, czy lubię prawa człowieka. Czy sądzi pan, że ktoś, kto w 80 roku, pewnie tak jak pan, zostawał członkiem Solidarności, nie lubił praw człowieka? Czy sądzi pan, a nie były one wtedy specjalnie popularne. Ale wie pan, że to było polityczne stanowisko. Czy sądzi pan, że ktoś, proszę pozwolić dokończyć. Ja pamiętam taką scenę w Sejmie. Jest późny wieczór, prawie noc. W pustych ławach przysypiają posłowie. Ja opowiadam, jakie ważne jest prawo do prywatności człowieka. Jak musimy strzec swoich danych osobowych. Uważane to jest w tym roku 97 za ekstrawagancję nawet przez moich kolegów parlamentarnych. Udało nam się wprowadzić prawo do prywatności i prawo do ochrony danych osobowych do konstytucji. Jesteśmy tutaj absolutnym wyjątkiem wśród konstytucji europejskich. I w tej pustej sali opowiadam o tym, koledzy patrzą na mnie z pewnym pobłażaniem i tylko jedna jedyna osoba na trybunie, na galerii dla publiczności mimo 22:30 czy 23:00 bije brawo i reaguje na wszystkie moje komentarzami głośnymi na moje wystąpienie. Proszę zgadnąć, panie redaktorze, kto to był? Nie wiem, ale to musiała być kobieta. To był Jan Nowak-Jeziorański, który przyjechał z Ameryki i który, nie mogąc spać z powodu jet lagu, mieszkał w hotelu poselskim. Chodził na posiedzenie i potem dodało mi to, może pan sobie wyobrazić, jak się wspaniale poczułam. I Nowak-Jeziorański powiedział mi wtedy tak.
u was jeszcze nie rozumieją w Polsce, jak ważne jest prawo do prywatności, prawo do ochrony danych. Ja wiem, że jest w tym pani osamotniona, ale proszę się nie martwić. Przyjdzie czas, kiedy ludzie docenią, jakie to jest ważne. To tyle moich przygód z takimi prawami człowieka, które bardzo wcześnie pojawiały się w Konstytucji. Kiedy teraz, proszę wybaczyć, że to wspominam, ale kilka dni temu przekazano mi w imieniu osób zarządzających spadkiem po Nowaku Jeziorańskim jego wieczne pióro z prośbą, żebym podpisywała nim pisma w obronie praw człowieka. Ostatnio ONZ uznał za... Ale przepraszam, panie redaktorze, bo było apolityczności, prawda? Jeszcze powiem to tak. To jest prosta sprawa. Mamy politykę w sensie szerokim, sensu largo. I w tym sensie wszystko jest polityką, jak pisze Wisława Szymborska. I mamy politykę w sensie wąskim. Oczywiście pan redaktor na pewno przeczytał przed felietonem, bo to pan podkreśla przecież, że trzeba się przygotowywać do takich rzeczy. Czytał pan komentarz do Konstytucji Leszka Garlickiego, w którym jest napisane, cytuję, rzecznik musi być apolityczny. Czytał pan komentarze do ustawy, w którym jest powiedziane, że nie tylko rzecznik musi być apolityczny, ale doktryna przewiduje tak zwaną twardą apolityczność rzecznika. To oznacza, że ma zachowywać równy dystans i być apartyjny. Ale z apartyjnością w ogóle nie dyskutuję. I z tym, że ma mieć dystans, w ogóle nie. A z komentarzami do Konstytucji? Absolutnie. No a jak tam pisze apolityczny i to twardo apolityczny, to czemu pan ma do mnie pretensje, a nie do profesora Garlickiego? Mam wielkie pretensje do profesora Garlickiego. To proszę się z nim umówić. Umówię się. ONZ uznał ostatnio za podstawowe prawo człowieka, prawo do człowieka do dostępu do wody pitnej. Polska pod tą rezolucją się nie podpisała. Gdyby pani miała decydować, a nie dyplomaci, nie minister spraw zagranicznych, jego ludzie, ale pani jako rzecznik praw obywatelskich Rzeczpospolitej Polskiej, to uważa pani, że powinniśmy podpisać te rezolucje, czy nie? Bo w tych wypowiedziach, o których pani mówi, w takiej sylwetce, którą, nie wiem, nakreśliła polityka, podkreśla się, że pani woli takie metody, które są skuteczne, realistyczne, a nie chciałaby pani robić rzeczy po prostu od tak sobie na pokaz, a taka była linia argumentacji. Z drugiej strony wiemy, że takie rezolucje mają wpływ na to, jak zachowują się inne państwa, można na nich to wymagać. Blisko miliard osób na ziemi nie ma dostępu do bieżącej, pitnej wody. Jeżeli chce pan szczerej odpowiedzi, rozumiem, że tak rozmawiamy, to powiem panu, tak, że stanowisko w tej sprawie, czy bym podpisała w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej taką rezolucję, a ponieważ byłam ambasadorem, wiem, co to znaczy podpisać w imieniu kraju, to zrobiłabym to dopiero po spotkaniu z Polską Akcją Humanitarną, po spotkaniu z panią Ochojską, która by mi powiedziała, której opinii bym zasięgnęła i którą bym zapytała, co zmieni podpisanie przez nas rezolucji i czy już podpiszemy. Ale dam panu redaktorowi inny przykład. Ja no to powiedziała już publicznie. Dobrze. Dam panu redaktorowi inny przykład, tam gdzie chodzi o konwencję. Dyskutowałyśmy bardzo żywo z panią redaktor Siedlecką podczas mojego okresu kandydowania w sprawie konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. I wtedy obiecałam, że jak zostanę rzecznikiem, to się tą sprawą zajmę. W tej chwili z 18 zespołów eksperckich chcę skupić się na 4, ponieważ uważam, że nie jestem w stanie w ciągu roku koordynować pracy 18 zespołów. Jednym z tych zespołów jest zespół do spraw osób niepełnosprawnych, ale nie chcę zajmować się wszystkim. Pan redaktor trafnie ocenił, że ja lubię konkrety i lubię widzieć efekt mojej pracy. Wobec tego zrobimy przegląd konwencji. Co 2 miesiące będzie się odbywało przy udziale ekspertów i przy udziale dziennikarzy kawałek konwencji i pytanie, dlaczego Polska nie może konwencji ratyfikować na przykład od rozdziału od 1 artykułu do 10. Chciałabym, żebyśmy w ciągu roku to skończyli przegląd konwencji i skończyli to rekomendacją dla rządu. I żeby miało to też postać publicznych debat, do których pana redaktora zapraszam, bo chcę zidentyfikować, i oczywiście panią redaktor Siedlecką, bo chcę zidentyfikować, gdzie są te elementy.
A to nie znaczy, że przez ten czas nie będę się zajmowała sprawami konkretnymi, na przykład jak tymi, żeby osoba na wózku nie musiała zgłaszać 48 godzin wcześniej, że chce podróżować pociągiem albo samolotem. Żeby w samolotach były wózki składane, ponieważ kiedy ich nie ma, ta osoba nie może się udać do toalety albo nie może być uratowana w przypadku wypadku. Ostatnio konduktor w pociągu wyrzucił wózek pewnej dziewczynie, bo mu przeszkadzał. I proszę popatrzeć, teraz tymi sprawami się zajmujemy i będę wdzięczna, jeżeli państwo pomoglibyście w tym, na przykład w taki sposób, że chciałabym raz w miesiącu w bardzo szanowanych mediach mieć 5 minut dla rzecznika, ale nie dla mnie, tylko po to, żeby ktoś ze współpracowników mówił, masz prawo do tego, ściśle informacyjny program przypominający ludziom o ich prawach. A poza tym chcę dać przykład, na stronie rozpisaliśmy właśnie konkurs na zatrudnienie osoby, i zapraszam osoby, które nas słuchają, o znacznej niepełnosprawności, które uważam, że mogą na przykład w zespole przyjęć interesantów pracować również w systemie telepracy lub telefonu zaufania. Ponieważ zamierzam, już wystąpiłam do prokuratora generalnego w sprawie niezatrudniania pani prokurator na wózku, to najpierw muszę dać przykład, to znaczy zanim to wystąpienie będzie skuteczne, to ja nie chciałabym, żeby prokurator mi odpowiedział, a pani, przepraszam, ile osób zatrudnia? Ja wracając do tego pierwszego takiego trochę dziwnego pytania, czy pani lubi prawa człowieka, właściwie też w dalszym ciągu chciałem zapytać o to, czy pani ocenia, podejmując się tej funkcji rzeczniczki praw obywatelskich, że w Polsce właściwie jest dobrze z prawami człowieka, czy tak naprawdę to jest sporo ugoru i spore do zrobienia? Jest sporo ugoru i sporo do zrobienia. Ja chciałem też zapytać o taką konkretną rzecz. Ona jest może nieoczywista, ale mam takie poczucie, że jakoś jest o niej cicho. Ponad 2 miesiące temu został, w momencie kiedy był, tuż za chwilę miał zostać zamknięty wielki bazar na stadionie, przy stadionie dziesięciolecia, podczas dziwnej interwencji policyjnej został zastrzelony jeden z handlujących, Nigeryjczyk Maxwell, który zresztą mediował, jak wiemy z zeznań świadków. Problem polega na tym, że tam zostało zatrzymanych 30 osób. Wszyscy zostali zatrzymani według klucza kolor skóry. Chociaż w zamieszkach, które wybuchły po śmierci Maxwella, brali udział różni ludzie. Jest pan redaktor pewny, tak, że zatrzymanie nastąpiło według klucza kolor skóry, bo to jest bardzo poważne oskarżenie i to trzeba sprawdzić. Wszyscy byli czarni. Mhm. Znaczy był jeden Hindus wśród nich, ale też był, dlatego został zatrzymany, że był ciemny. Brali tam udział różni inni ludzie, Polacy i osoby innej narodowości, innego koloru skóry. Chodzi o coś innego, żeby oni mogli złożyć zeznania. Często część z nich ma obywatelstwo polskie, część z nich ma rodziny polskie, ich dzieci są Polkami, Polakami. Maxwell miał 3 dzieci, te dzieci są. Czy Rzecznik Praw Obywatelskich też w takiej sprawie może się ująć? Trochę niestandardowej, bo jest cisza. Policja, były wybory, jest cisza. Panie redaktorze, oczywiście. Zaraz powiem, że dlaczego jedno z tych 4 najważniejszych zespołów, czego będzie dotyczyć. Byłoby mi łatwiej, gdybym miała konkretną skargę. Bo oczywiście ja nie jestem, to się nazywa u nas tradycyjnie Rzecznik Praw Obywatelskich, ale dotyczy również praw człowieka. Rozumiem. Więc jeżeli jest możliwa interwencja generalna na podstawie mediów i robił to bardzo często mój poprzednik, zmarły dr Janusz Kochanowski. Ja jestem zwolennikiem przede wszystkim tego, żeby moja praca wyrastała ze skarg ludzi, żebym przede wszystkim się chcę troszkę wrócić do źródeł i do tego, co dla ludzi jest ciężkie. Można się zajmować sprawami generalnymi. Tym się też chcę zająć w sensie sprawy generalnej. Gdybym miała skargę konkretną, to wtedy mogę działać w sposób prosty. Jeden z tych zespołów to będzie zespół do spraw imigrantów. Chcę się zająć nowymi imigracjami. Z moimi studentami pracowałam nad sytuacją uchodźców wietnamskich i imigrantów wietnamskich w Polsce. To jest na przykład zupełnie nieznana mniejszość nowa, ale są przecież Ormianie, Gruzini, Czeczeni. I o ile te 3 zespoły chciałabym, żeby to byli eksperci i organizacje pozarządowe, o tyle chciałabym, żeby w sprawie imigracji poprosić ekspertów z tych środowisk, a więc żeby na przykład
te osoby, które są reprezentacją afroafrykańskiej wspólnoty w Polsce, żebym mogła mieć kogoś w moim najbliższym otoczeniu, kto będzie mnie mógł skonsultować w takich sprawach. Mhm. Nie mamy w Polsce, mamy dużo organizacji, które się zajmują imigrantami. Jesteśmy ślepi na nowe mniejszości. A uważam, że jest najwyższy czas, żebyśmy o tym zaczęli mówić. I jeżeli państwo na przykład w takiej debacie moglibyście mi pomóc, albo chciałby pan redaktor wziąć udział w posiedzeniu zespołu, mielibyśmy posiedzenia otwarte, ale i zamknięte. Bo ja uważam, że mogą być rzeczy, których państwo, których ja nie usłyszę publicznie, a usłyszę w zaufaniu. I chcę jeszcze podkreślić, bo to jest dla mnie wielka szansa. Proszę państwa, tożsamość osoby składającej skargę u Rzecznika Praw Obywatelskich jest chroniona. Jeżeli państwo chcecie, żeby ta tożsamość nie była ujawniona, to ja państwu gwarantuję, że zrobimy wszystko, żeby ona ujawniona nie była. Pani rzecznik, ja gwarantuję, że nie będziemy uprawiać krytyki dla samej krytyki. Bardzo chętnie włączymy się w pani pracę i w sygnalizowanie rzeczy, które są ważne, żebyśmy wspólnie tę miłość do praw człowieka krzewili, a myślę, że rozmawiać będziemy częściej, bo ja bardzo chciałbym panią co jakiś czas gościć. Nie udało się porozmawiać na strasznie kontrowersyjny temat, czyli stosunki państwo i kościół. Przed nami. Będziemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i życzę państwu miłego dnia.